Sam turniej piłkarskiej gwiazdki z rekordem ma już 2 dekady za sobą. Wspomnijmy o genezie całego cyklu zawodu, bo wspomnieć trzeba również na wstępie, że niektórzy z uczestników pierwszej edycji turnieju już przekroczyli wiek odboja. Zapewne tak jest. Myślę, że to cała ta formuła turnieju, którą stworzył pan Tadziu Pagieła, funkcjonuje już 19 lat, w zasadzie 20, bo jeden sezon nam wyskoczył z racji pandemii, jedna formuła turniejowa. Natomiast no, trzeba powiedzieć, turniej dalej cieszy się dużym powodzeniem, dużym wzięciem. Mamy spore zainteresowanie, przyjeżdżają do nas zespoły ze Śląska, z Małopolski. To są często kluby partnerskie, z którymi no, mamy dosyć mocne kontakty. Przykładem może być zespół MSK Namestowa, z którym współpracujemy nie tylko na poziomie sportowym, ale też w kwestii szkolenia trenerów. Był taki swego czasu zrobiony świetny grant, który dał możliwość rozwoju sportowego naszym i słowackim trenerom. Trenerzy bardzo pozytywnie jak dotąd w turnieju piłkarskiej gwiazdki z rekordem w roczniku 2012 prezentują się pańscy podopieczni. Dziękuję bardzo. Ja jestem naprawdę zadowolony z chłopaków. Mam nadzieję, że dobrze im pójdzie do końca. Jak dotąd prezentujecie przede wszystkim świetną grę zespołową. Tak, to trzeba przyznać, że chłopcy naprawdę odnajdują się bardzo dobrze w grze zespołowej. Mają bardzo dobre umiejętności indywidualne, ale naprawdę wykorzystują swoje zgranie i widać to dzisiaj. A ogólna ocena turnieju na tym jego etapie? Oceniam turniej naprawdę bardzo wysoko, ponieważ bardzo dobra organizacja, wszystko ustalone, wiadomo co, gdzie, jak i kiedy i fajny poziom grania, także jak najbardziej. Na samym początku turniej miał nieco inną formułę, to był turniej dzikich drużyn. Tak, to był turniej dzikich drużyn, który potem przeistoczył się w rozrywki stricte klubowe, tak to wyglądało. Wspomnieliśmy już o tym, skąd wywodzą się zespoły uczestniczące w turnieju. Jest problem z jakąkolwiek rekrutacją na te doroczne zawody? Zainteresowanie było większe niż ilość miejsc, które mogliśmy sobie zagwarantować przy formule 6 zespołów w każdym turnieju. Czym podyktowane są takie, a nie inne kwestie regulaminowe? Mam na myśli roczniki biorące udział w turnieju. Co roku przesuwamy roczniki w dół. To są w zasadzie, można powiedzieć, wszystko roczniki wynikające z certyfikacji. I uważam, że to jest bardzo fajna oferta na szkolenie w tym okresie, kiedy, można powiedzieć, zespoły piłkarskie w starszych rzeczach odpoczywają. Młodzież sobie w tym wieku gra i myślę, że to jest fajna formuła. Choćby jednym zdaniem o poziomie sportowym. Ciężko się jest wypowiedzieć konkretnie co do wartości tego poziomu. Myślę, że najważniejsze jest to, że dzieci się świetnie bawią, rywalizują ze sobą, padają piękne bramki i są tu z nami rodzice, którzy te dzieci oceniają, chwalą i to jest najważniejsze.